Dzień dobry. Witajcie w sobotni poranek 27 sierpnia. Chcę przeczytać wam dwa fragmenty z książki z Biblią na co dzień, przeznaczone na ten dzień. Pierwszy z psalmu 40. Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej. Łaska i wierność Twoja niechaj mnie zawsze strzegą. A apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale napisał: Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Czy łatwo jest prosić o łaskę? Czy zastanawiamy się nad tym, czym jest łaska? Czy chcemy doświadczać, doznawać łaski? Czy lubimy, kiedy ktoś nas prosi o łaskę? Ten temat towarzyszy nam w naszym życiu, w naszej codzienności. Zgłębiamy to, mamy czas o tym myśleć. Być może nasze życie tak pędzi, że nie zawsze skupiamy się na tych niezwykle ważnych pojęciach. Dziś w książce z Biblią na co dzień jesteśmy wezwani do tego, aby ten temat zgłębić. Temat, który jest aktualny niezależnie od okoliczności, niezależnie od czasu, niezależnie od kontekstu, w którym żyjemy, z którym się mierzymy. Psalmista błaga Boga, by ten okazał łaskę, by się zmiłował, by zainterweniował, by dał odczuć, że jest, że się troszczy, że nie zapomniał. Być może w tak trudnej rzeczywistości, we wszystkich narastających napięciach, doświadczeniach, obawach, z którymi być może wkraczamy w kolejne dni, kolejne miesiące tego roku. Być może to szczególne słowo, ta szczególna modlitwa jest nam bardzo potrzebna, abyśmy w ten sposób przychodzili do naszego Boga, prosząc o Jego łaskę, prosząc o Jego błogosławieństwo, prosząc o Jego bliskość w naszych obawach dotyczących tego, czy będziemy w stanie zakupić opał na zimę, czy będziemy w stanie utrzymać się przy tych rosnących cenach, czy będziemy w stanie przetrwać to wszystko, co nadciąga, czym się nas straszy, to wszystko, z czym się zmagamy, wszelkie obawy, lęki. Zagrożone jest przecież także poczucie bezpieczeństwa. Nie odmawiaj mi, Panie, swojej litości. Niechaj strzeże mnie Twoja łaska, Twoja wierność. Psalmista wie, że to nie są pierwsze turbulencje, że to nie są pierwsze wyzwania i pierwsze przeszkody na drodze, z którą się mierzy. On wie, że Pan Bóg jest wierny. On wie, że przeprowadza przez różne wyzwania i problemy. I do tego też nawiązuje apostoł Paweł, który podkreśla w najstarszym piśmie Nowego Testamentu, że Pan Bóg jest wierny, że Pan Bóg się interesuje, że Pan Bóg wielokrotnie udowadniał na kartach Biblii, ale także udowadnia i dziś, że los człowieka, los Kościoła nie jest mu obojętny. Różne doświadczenia za nami, różne aspekty teraz przeżywamy i mierzymy się z różnymi wyzwaniami. Kto wie, jakie doświadczenia przed nami. Ale Pan Bóg jest wierny. Pan Bóg się nie zmienia. Pan Bóg jest gotów strzec nas w oparciu o swoją wierność i ze względu na swoją łaskę. On powołuje nas do różnych zadań, najróżniejszych. Obdarowuje nas różnymi talentami. I dziś, w ten sobotni poranek, po raz kolejny chcę nam to przypomnieć. On powołuje ciebie i mnie do swoich konkretnych, wyjątkowych zadań. Zadań w rodzinie, zadań w lokalnej społeczności, zadań w pracy, czy też wszędzie tam, gdzie nas stawia. On powołuje, on ma zadanie. On ma plan. Nie zawsze to plan, który w pierwszym momencie nam się podoba. Ale
Pan Bóg jest w tym wierny. On jest w tym stały. On w tym trwa. Jest przy nas. I możemy na Nim polegać. I dlatego możemy do Niego wołać. Dlatego możemy prosić Go o Jego litość, o Jego łaskę, o Jego przychylność. Zastanów się, co masz dziś do zrobienia. Zastanów się, co kryje się za zakrętem nowego tygodnia, nowego miesiąca. Być może w przyszłym tygodniu rozpoczynasz szkołę, nową pracę. Być może poważne wyzwania przed Twoimi najbliższymi i chcesz ich wesprzeć. Do tego powołuje Cię Pan Bóg. W tym chce być wobec Ciebie wierny. Uchwyć się więc tej Bożej wierności. U progu nowego dnia, nowych zadań, u progu wyzwań, którym masz stawić czoła. I życzę Ci, byś doświadczał, doświadczała tego, że On się troszczy, że On jest blisko i że ma dla Ciebie konkretne zadanie, do którego Cię powołuje i w którym będzie wobec Ciebie wierny. Dobrego dnia, błogosławionych zadań i realizacji Bożego powołania.